Dzień dobry Państwu, Magdalena Chapka, zapraszam na informację Notes. Ta sesja Rady Powiatu przejdzie do historii. Na podjęcie 4 uchwał radnym potrzebne było 80 sekund. 16 lutego odbyła się pozaplanowa sesja Rady Powiatu. Głównym powodem była potrzeba uchwalenia kilku spraw dotyczących szkolnictwa, a wynikających z nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ale zanim przejdziemy do uchwał, zobaczmy interpelacje radnych. Wpłynęła do mnie jedna interpelacja pana radnego Mariusza Łuczyka. Proszę panie radny o przedstawienie tej interpelacji. Interpelacja w sprawie konkursu otwartego na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie bytowskim. W związku z niewyłonieniem podmiotu do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w pierwszym konkursie, pomimo rekomendacji komisji konkursowej, która została do tego celu powołana, proszę pana starostę o wyjaśnienie, dlaczego nie przyjęto wskazania komisji konkursowej. Uzasadnienie, jakie podano w uchwale nr 74/222/2012 roku Zarządu Powiatu Bytowskiego jest sprzeczne z przekazywanymi informacjami do opinii publicznej przez pana starostę. W uzasadnieniu uchwały mówi się, że głównym powodem jest konflikt personalny między oferentami, natomiast pan starosta na stronie internetowej Kuriera Bytowskiego mówi, że głównym powodem był fakt, że się nie dogadali. Proszę to wytłumaczyć. Proszę też odpowiedzieć, dlaczego przyjął pan w dniu rozstrzygnięcia konkursu, czyli 26 stycznia 2012 roku, przedstawicieli oferenta, który nie uzyskał rekomendacji komisji konkursowej, a nie dał pan takiej możliwości drugiemu oferentowi. Zadziwiające w tym kontekście jest również to, że zmienił pan warunki konkursu. Czyżby była to sugestia wizyty przedstawicieli oferenta? A może od nich zarząd powziął informację o konflikcie, który to nie zweryfikował z drugim oferentem i dlatego do mediów podaje pan inne informacje. Przyjęcie podziału na 3 odrębne oferty może generować konflikt między placówkami, jeżeli prawdą jest to, co napisano w uchwale zarządu. Proszę też o informację, jaki jest finał kontroli placówki w Rzepnicy. Bardzo proszę o szczegółową odpowiedź na piśmie, bo od tego uzależniam dalsze kroki prawne w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że więcej interpelacji nie było. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zapytania radnych. Czy w tym punkcie, proszę bardzo, radny Narloch. Interpelacją odnośnie wycinki drzew dostałem odpowiedź, za którą dziękuję. I się okazuje, że na wycięte drzewa pozwolenia starosta nie wydał. Mam pytanie, czy starosta wszczął postępowanie w tej sprawie? Jeżeli tak, to proszę o kopię tego postępowania w sprawie nielegalnej wycinki drzew. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze w tym punkcie ktoś? Proszę bardzo, pan radny Łuczyk. To pytanie do pana starosty. Tutaj na sesji rozmawialiśmy wielokrotnie na temat EWD. I chciałbym zapytać panie starosto, dlaczego pan nie poinformował radnych na sesji, że w badaniu tym EWD są brani pod uwagę tylko uczniowie województwa pomorskiego, co w przypadku na przykład liceum w Miastku jest bardzo istotne, ponieważ 40 parę % uczniów jest z województwa zachodniopomorskiego, a więc to badanie nie odzwierciedlało stanu faktycznego. Dziękuję. 16 lutego dziękuję. Przejdzie do historii obradowania na sali numer 1 w Bytowie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego cztery punktu. Uchwały, które z całym procedowaniem, czyli przeczytanie projektu, opinie komisji i głosowanie z liczeniem trwały 1 minutę i 20 sekund. To absolutny rekord. Najstarsi Kaszubi nie pamiętają takiego głosowania. A czerpiąc terminologię z piłki ręcznej, to głosowanie czterech uchwał trwało niespełna 6 wend. Jedna wenda to 14 sekund. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie. Komisja wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku. Komisja pozytywnie opiniowała. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Czwarty projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawiczego w Łodzieży. Komisja opiniowała pozytywnie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I w ten sposób wyczerpaliśmy kolejny punkt naszego porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Pan radny zwrócił się z prośbą o pisemną odpowiedź. I myślę, że czas jest tak krótki, że to inaczej pewnie jest mało możliwe, żeby to zrobić. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na zapytania. I tu były dwa. Proszę bardzo, pan. Ja odniosę się do zapytania pana radnego Narlocha. W związku ze złożoną przez pana interpelacją, a także anonimem, który wpłynął do urzędu, w najbliższych dniach przeprowadzona zostanie wizja w terenie, która ewentualnie wskaże, czy rzeczywiście, no to jest zależy od warunków pogodowych, tak, bo tutaj jeżeli będą warunki do tego, to oczywiście tą wizję przeprowadzimy, ale żeby potwierdzić ewentualnie te sygnały, które do nas płyną. Jeżeli te sygnały zostaną potwierdzone, to oczywiście postępowanie będzie musiało być wszczęte. Ale no czekam na tą wizję, tak? No też warunki pogodowe są, jakie są, tak? Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Proszę Państwa, do Biura Rady wpłynęło pismo Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z prośbą o odczytanie komunikatu, którym chciałbym zainteresować Państwa radnych przede wszystkim. Treść ogłoszenia następująca. Jarosław, mieszkaniec Bytowa, choruje od 4 lat na chłoniaka agresywnego. Jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep przypiku od dawcy niespokrewnionego. Dlatego Fundacja DKMS Polska wraz z rodziną i przyjaciółmi Jarosława przeprowadzi w Bytowie Dzień Dawcy Szpiku, podczas którego zdrowe osoby mogą dokonać rejestracji i tym samym powiększyć bazę potencjalnych dawców. Akcja ta zostanie przeprowadzona w Bytowskim Centrum Kultury 19 lutego 2012 roku od godziny 12 do 18, podczas której oddaje się do badania 4 ml krwi. Na podstawie pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności antygenowej. Jednak nie zawsze zarejestrowanie oznacza, że zostanie się dawcą faktycznie. W ciągu 10 lat od rejestracji maksymalnie 5 na 100 osób zarejestrowanych zostaje dawcą. W ciągu pierwszego roku od daty rejestracji tylko 1% dawców ma szansę na zostanie faktycznym dawcą. Szpiku nie pobiera się z kręgosłupa. Istnieją dwie metody pozyskiwania komórek macierzystych z krwi obwodowej, które stosowane jest w około 80% przypadków, oraz pobranie z kości biodrowej podczas narkozy. Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg bez dużej nadwagi. Wszyscy, którzy chcą zarejestrować się, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL. Rejestracja dla potencjalnych dawców jest bezpłatna. Wszelkie koszty ponosi Fundacja DKMS. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotkach informacyjnych. Wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Bytowskiego.